Natomiast nie wszystko zależy od niego, także liczymy na to, że ci ludzie tym razem nie będą rzucać słów na wiatr. Jak w ogóle procentowo oceniasz sytuację i szansę na uratowanie Ekstraklasy dla Wisły Kraków dzisiaj? No po tych rozmowach, które przeprowadziliśmy, jestem optymistą. Natomiast no, tyle już słyszeliśmy słów, które padały w ciągu tych miesięcy, że po prostu poprosimy o konkrety, a nie tylko słowa. A dostaliście jakieś konkretne zapewnienie? Kiedy czekacie? Nie dostaliśmy. Paweł, jesteś tym jednym z licznych zawodników, który do tej pory nie złożył wezwania do zapłaty i to się na razie nie zmieniło, tak? Nie zmieniło się, bo cały czas wierzę, że Wisła wyjdzie na prostą. Wiadomo, że jesteśmy w trudnej sytuacji, bardzo trudnej, natomiast to klub, który jest bliski mojemu sercu, także wiara w to, że pozostajemy w Ekstraklasie, jest we mnie cały czas i normalnie przygotowujemy się do sezonu. Czy widzisz jakieś realne przesłanki na to, że ta misja ratunkowa jest lepsza od tej, która była, nie wiem, z tą zmianą właścicielską jeszcze przed świętami, przed meczem z Lechem, gdy was odwiedził w hotelu pan Wannali z panem Matsem Hartlingiem i to później się okazało, że na ten przelew czekamy do dzisiaj? No i się nie doczekamy pewnie. To padły konkrety, padło kilka słów takich, które nie wiem jak reagowała drużyna, bo nie zdążyliśmy porozmawiać na ten temat, bo mieliśmy zaraz trening, natomiast z panem Vanem Lee rozmowa z Vanem, nie wiadomo, rozmowa była krótka i mało treściwa, dlatego chcieliśmy konkretów, które się nie pojawiły tu. Tu parę zdań konkretnych padło, dlatego no zobaczymy, co się wydarzy w ciągu następnych kolejnych dni. Na bieżąco doniesienia na temat pana Wanny i jak to odbierałeś? Bo początkowo no puściliśmy sobie tą piosenkę, która ostatnio krąży po internecie. Bardzo ciekawa. Także tak, w szatni na powitanie. Także śledziłem doniesienia. No, to jestem zawodnikiem Wisły Kraków, także musiałem to robić. No i z dnia na dzień mój optymizm spadał coraz bardziej. A był taki moment, któraś informacja, która, o której stwierdziłeś, nie, no to się nie może udać? Chyba ten zawał serca. A sądzisz, że obecność Kuby, czyli jakby nie było no, ikony polskiej piłki, zwiększy szansę tej misji ratunkowej? No bo za takim zawodnikiem mogą przyjść do Wisły sponsorzy. Może przyjść 5 tysięcy ludzi więcej na każdy mecz na przykład. Ja patrzę tylko przez pryzmat sportowy i to jest zawodnik, który nam na pewno pomoże na boisku. A resztę musi wykorzystać klub i marketing. Przypomniał ci taki mecz na przykład Polska-Czechy jeszcze za Leo Benhakera, jak graliście tam pierwsze skrzypce na Stadionie Śląskim razem z Kubą? No, stare czasy, parę lat temu, także dobrych. No, czy ja wiem, zobaczymy. A pytasz Kubę, jak wchodził do Wisły? No pamiętam. Pamiętam te mecze, które graliśmy wtedy jeszcze chyba Liga, w Pucharze UEFA, także z nim zawsze jest przyjemność i reprezentacji Wiśle, także ta współpraca i ten piłkarz na pewno dużo da naszej drużynie. Bardzo się Kuba zmienił? No zmienił fryzurę. Dziękuję panowie. Dziękuję.